To jest audycja Rzeczpospolitej. Sportowi panowie dwaj. Na program zapraszają Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski. Gościem Rzeczpospolitej dzisiaj Wojciech Fibak, legenda tenisa, obywatel świata, człowiek wielu kultur, wielu języków. Witamy cię, Wojtku, serdecznie. I na początek, może zacznijmy od tego, co jest nam najbliższe, czyli może jednak od tenisa, a potem przejdziemy do innych spraw, też ciekawych. Jak ty widzisz sytuację twojego kochanego sportu dziś? Skończył się sezon, w którym było dużo po staremu i dużo po nowemu. Ci, którzy zawsze wygrywali, wygrywali tym razem, się pojawiły nowe twarze. Powiedz, jak to widzisz, czy twoim zdaniem Djokovic, Nadal, Federer to będzie w dalszym ciągu ta lokomotywa tenisa, czy też młodzi Zwierew, czy Tsitsipas, Szapowałow przyjdą i skoczą im do gardła? Podsumowałeś bardzo trafnie, bo mamy z jednej strony te legendy i tych wielkich mistrzów i oni dalej grają znakomicie i są w świetnym zdrowiu, jakieś tam zdarzają się kontuzje i nawet Federerowi się przydarzyła kontuzja, ale powracają i są mocni. Powrócił mocno Nadal raz czy dwa, powrócił Djokovic po dłuższej przerwie. I oni będą dalej groźni w przyszłym roku, ale młodzi grają coraz pewniej. Młodzi wierzą w to, że mogą wygrywać i z Nadalem, i z Djokovicem, i z Federerem. I wygrywają. Wygrywają. Często. Może nie w tych najważniejszych turniejach, ale w tych jednak ważnych turniejach. Masters 1000 wiele razy wygrali z Nadalem i z Djokovicem i z Federerem i wygrał Thiem i Zwieriew i Tsitsipas. Także czy będzie taka zmiana warty, taka radykalna, że nagle liderem rankingu będzie Thiem, a na drugim miejscu będzie Zwieriew, a na trzecim Tsitsipas. Na szóstym Szapowalow, który jest tak jeszcze mniej regularny. Gra w stylu trochę Roda Lejwera, lewą ręką, niesamowite uderzenia, swoboda i forehandu, i backhandu. No, taki zjawiskowy tenis, ale brakuje mu regularności. Czy ta zmiana nastąpi? Może jeszcze trzeba będzie trochę poczekać. A co byś powiedział o dzisiejszym Federerze? Bo dla mnie to jest jedno z najbardziej zadziwiających zjawisk ostatnio w sporcie, bo to już nie jest tylko tenisista. Federer to jest instytucja, bez której współczesnego tenisa nie można sobie wyobrazić. On wymyśla Laver Cup i wszyscy mówią, co to za fantastyczny pomysł, prawda? On praktycznie, organizatorzy wszystkich turniejów jedzą mu z ręki. Wszyscy pytają, czy będzie Federer, jak jest, to natychmiast turniej zyskuje nową jakość. Nie było czegoś takiego w tenisie, nie było takiej postaci, nawet Sampras, nawet Borg, nawet McEnroe nie mieli aż takiej pozycji. Czego to się wzięło? Tylko z tej elegancji, z tego pięknego tenisa? Bo chyba nie bardzo. Są też inne względy, które o tym zadecydowały. Z osobowości być może też. On jest powszechnie lubiany przecież. Tak, bo tak historycznie Rod Laver był wielkim tenisistą, ale może nie miał takiej aury, nie miał aż takiej sympatii, nie był aż tak popularny. Później Borg, no Borg był mniej kontaktowy i grał też mniej ciekawy tenis. McEnroe i Connors, wielcy, ale czupurni, kontrowersyjni tenisiści. Sampras, mało wokalny, mało elokwentny, też taki mniej kontaktowy. Edberg, bardzo spokojny, cichy. Wiemy, że Szwedzi są wyciszeni, mało mówią. Także może Federer, to o czym wspomnieliście, i jego osobowość, i piękny tenis, i ta jego elokwencja niezwykła, bo jednak mama pochodzi z południowej Afryki, także mówi pięknie po angielsku, świetnie po niemiecku oczywiście, i po francusku, no jest takim wymarzonym ambasadorem tenisa, mojej ukochanej dyscypliny sportu. Zawsze uśmiechnięty, zawsze elegancki. I Nadal z drugiej strony ma, wiemy, wielkie serce,
jest wielkim wojownikiem, jest bardzo zawsze uprzejmy. Mam wiele przykładów na to. Kiedyś też gdzieś wracał ze mną, bo zapomniałem podpisać. Przecież ten chłopiec prosił autograf. Musieliśmy biegać w Monte Carlo po trybunach, szukać tego chłopca. Ale też taki trochę bardziej, taki jest trochę też, nie ma tej elegancji. Nie ma, pamiętam rozdanie nagród, na przykład książę Albert rozdaje nagrody. Oczywiście Nadal wygrywa najpierw Federer, więc Federer zwraca się do wszystkich po francusku i wielką elegancją, a później Nadal odbiera nagrodę za zwycięstwo, no i tak uderza, trąca księcia mocno, także książę prawie się przewraca na tej trybunie i mówi, mój książę, jest inny Nadal, ale kochany, uwielbiam Nadal. Dżokowicz też ma przecież... Człowiek zrobił duży postęp, Dżokowicz. No, Dżokowicz mówi przepięknym angielskim, no takim, no bardzo rozbudowanym, po włosku znakomicie, po francusku nauczył się ostatnio, czuje i zna rosyjski, niemiecki, no bo przecież był u Pilicza w Akademii w Monachium, ma bardzo precyzyjnie wyraża się, no jest, ma też elegancję, świetnie się ubiera. No w ogóle oni i Federer, i Djokovic, no są takimi, mamy wielkie szczęście w tenisie do tych, kiedy porównam tę epokę tych wielkich moich, za moich czasów, czyli Connors, Borg, Macron, Lendl. Po pierwsze oni zawsze ze sobą walczyli, ciągle był jakiś konflikt. Wszyscy byli wielkimi egoistami. Nigdy się nie godzili na żadne jakieś występy, jakieś charytatywne, czy jakieś dodatkowe, żeby aby gdzieś pójść, aby jakoś ten tenis bardziej wesprzeć, czy kibiców, czy sponsorów. Zawsze było nie. Ja musiałem, jako przecież byłem praktycznie menadżerem, coachem Lendla przez 6 lat i musiałem go ciągle namawiać, prosić o coś. To wszystko było bardzo trudne, a z Connorsem jeszcze gorzej. Także może dlatego właśnie, że ten Federer jest takim uosobieniem tych wszystkich pozytywnych cech, wszyscy chcemy być jak on, grać w tenisa jak on, zachowywać się jak on, mieć taką wspaniałą rodzinę, nie ma żadnych z nich, z nim też żadnych jakichś afer. No naprawdę taka pomnikowa postać, a jeszcze gra, mimo tego, że ma 37, będzie chyba mieć 38 lat i gra pięknie. I tak jak Jimmy Connors naturalnie gra, w tym świetnie biega, bo przecież Jimmy Connors do 40 lat biega po korcie jak młody chłopak. I może to wszystko razem powoduje, że on jest tak popularny. A właśnie mówiłeś, Federer zbliża się do 38 roku życia, Connors grał do 40. Ty zakończyłeś taką wielką profesjonalną karierę, mając lat 36. Widzisz, że to się zmienia? Czy ja mogłem grać dłużej, bo ja podobnie podobnie jak Connors czy Federer, grałem, tenis przychodził mi łatwo i grałem tak naturalnie, bez specjalnego stresu, wysiłku, bez takiej jakiejś dodatkowej fizyczności. Ale ja sobie rozbiłem kolano, grając piłkę nożną w Paryżu. Po takim w miarę udanym turnieju w Antwerpii, gdzie wygrałem i z Janikiem Noa, i z Gomezem, i tam jeszcze z kimś, i awansowałem wtedy do półfinału i przegrałem tak bardzo ciasny mecz z Patem Kaszem, mistrzem Wimbledonu wtedy. On był nawet pokazywany, nie wiem, czy ty nie byłeś tu w studiu, chyba Ambroziak był w studiu z Bogdanem Tomaszewskim, my to jakoś odgrywaliśmy i komentowałem dla kibiców polskich, pamiętam chyba w studiu tu w Warszawie, ten mecz. Przegrałem chyba 4-6 w trzecim secie, taki bardzo zaciem. I jak gdyby wróciłem do Paryża i grałem, bo zawsze lubiłem grać piłkę. Stefan zadał jedno pytanie. Ale jak widać piłka nożna nie jest zdrowa. Nie? Wywołałeś piłkę. Bywa niezdrowa. Natychmiast i praktycznie już przez rok nie mogłem grać. Jakoś tam przeszedłem operację artroskopową, ale to niedużo dało i już nie wróciłem tak mocniej. Ale ja pytałem też o to w takim kontekście, że wydaje mi się, że dzisiaj zawodnik tej najwyższej klasy rozgrywa w ciągu roku więcej meczów niż było ich w twoich czasach. To właśnie jest to wielkie nieporozumienie. Jest odwrotnie. My graliśmy odwrotnie? Jeżeli spojrzysz na moje... Ja grałem 30 turniejów rocznie i dlatego mój ranking, bo wtedy dzielono, była ta średnia. Gdyby liczono punkty tak jak dzisiaj, to ja byłbym 5., 4., 6. regularnie przez 10 lat.
bo ja miałem tych punktów bardzo, bardzo dużo, natomiast dzielono przez liczbę rozegranych turniejów. I moja liczba to było 29-30, podobnie Solomon Dips, natomiast inni, Gerulajcy zgrał 14, Borg 12, Connors 12 i była korzystniejsza ta średnia. Graliśmy bardzo, bardzo wiele różnych turniejów. Masa turniejów była. Ja jeszcze w związku z tym, że 5 lat straciłem tutaj przez Polskę Ludową, przez te wszystkie układy, więc miałem taki głód do grania i nigdy nie odmawiałem i zawsze wszędzie grałem. I się cieszyłem, i grałem w singlu i w deblu. I mecze były 5-setowe. Wszystkie ważne finały to były 5-setowe. Często półfinały. I to było wszystko jedno, na jakiej nawierzchni grasz w dodatku? Na różnych. Nawet mój półfinał Masters był rozegrany w 5 setach. Przez to Masters nie wygrałem. To był główny powód. Bo przecież ja pierwsze 2 sety wygrałem gładko z Villasem, 6-2, 6-2, się musiałem męczyć, 9-7, chyba 3-8-6 w 5 secie. Także to jest właśnie taki paradoks, że wszystkim się wydaje, że teraz, nie, teraz tenisiści selekcjonują, nawet nie chcą w tych wymaganych turniejach wielkich grać, ciągle się jakoś tam wymigują, narzekają bardzo. Wiem przecież i ten Jean-François Cojol, mój kolega, który był dyrektorem i w Bercy, i w Paryżu, i w Marsylii, i dalej jest dyrektorem kilku turniejów. On ciągle wszyscy narzekają, że ci tenisiści się wycofują. No, niezrozumiałe jest wycofanie się Federera z turnieju w Bercy. Wygrywa turniej w Bazylei, gra znakomicie, wszystkie mecze w miarę gładko, szybko wygrywa. Nie jest przemęczony, bo wcześniej nie grał. No i on się wycofuje z Bercy niby jako przygotowanie do Masters. To był błąd wielki. Bo gdyby pewnie, nie wiem, czy Mirek o tym nie pisał, gdyby zagrał w Bercy i pewnie by wygrał Bercy, czy awansował do finału, czy do półfinału, to pewnie dużo lepiej by wystartował w Masters. A ten pierwszy mecz, jakieś potknięcie i nie był aż taki, zajęło mu trochę czasu, aby grać tak, jak normalnie potrafi Roger. Także to jest taki paradoks. Jeżeli spojrzymy na tamte czasy, ja już nie mówię o tych moich poprzednikach wielkich, Newcomb, Laver, Roach, Roswell, Emerson. Oni grali jeszcze więcej, bo oni grali wszystkie mecze i w singlu, i w deblu. To były 5-setowe spotkania. I do tego jeszcze grali w mixtach. Mhm. Oni występowali, ja nigdy nie grałem żadnego turnieju, raz chyba z tą Bassett Kanadyjką zagrałem i raz z Iwoną Kuczyńską w Paryżu, gdzie mieliśmy piłkę meczową przeciwko Ginthardowi i Navratilowej i ona przeskoczyła przy siatce. Ja tak się już składałem do takiego backhandu, chciałem i tak sobie myślałem, że zagram krótko po krosie, czy w środek, czy po linii. I już tak i już ten mecz wygrany na tym moim rakiecie, a jak Mirek się uśmiecha, no bo wie, Stefan też, mimo że piłkarz, ale też się uśmiecha, bo wie, że to już, że i nagle jakaś błyskawica przede mną przelatuje. Iwona z tym cud, bo ona miała niezwykły talent do woleja, tylko Agnieszka i ona chyba w historii tak dobrze grały, operowały wolejem w historii naszego kobiecego tenisa. No i piękny wolej, ale maleńki aucik. I tak się obraca. Wojtek, oje, ty to miałeś na rakiecie. Ja mówię, ale nie, Iwonka, piękny wolej. No nie, ale autowy. Ja mówię, no to jeszcze gramy, no ale już nie wygraliśmy. Którzy kochamy tenis i pamiętamy dawne czasy, no to jest jedna rzecz, o którą nie mogę cię nie zapytać. Pisałem o tym często i boli mnie to i zasypiam z tym i budzę się z tym i nie mogę się ciągle sam ze sobą dogadać, jeśli chodzi o Puchar Davisa, wiesz, bo są ludzie, którzy przekonują, że to będzie dobrze, że to się da uratować. Dla mnie to jest klęska, katastrofa, uważam jak Jon Tyrry, jak że to kpina, że to jest zażynanie fantastycznej, stuletniej imprezy, na której się wychowały całe pokolenia tenisistów i kibiców i mnie jest bliski właśnie taki twój i mój, czyli francuski stosunek do Pucharu Davisa. To jest katedra, to jest coś, czego nie wolno było zaprzepaścić, a w tej chwili widać wyraźnie, że to jest być może koniec tej fantastycznej, stuletniej, najstarszej na świecie drużynowej rywalizacji sportowej. Tak, i tu nawet taką małą notatkę twoją czytałem chyba wczoraj, że właśnie, bo te wiadomo, że duże artykuły twoje, Stefana, to wszystkie czytam i rozpoczynam lekturę gazety od tego. Natomiast wczoraj zauważyłem, że właśnie podsumowałeś, że być może Ellison się wycofa i nie przeniesie tego do Indian Wells.
dlatego że widział, jak smutno, że ten Fuhr Davisa nie przypomina w niczym. Wejdę tylko w słowo. Larry Ellison, właściciel firmy Oracle, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, właściciel turnieju i stadionu w Indian Wells, jednego z największych na świecie, tam się odbywa turniej Masters 1000 codziennie, co roku, naszą zimą, a tam to właśnie cały czas jest lato. Tak, wspaniała postać, on kocha sport, znam go dobrze, wiele razy z nim rozmawiałem, taka bardzo pozytywna postać. Jeżeli on nie wesprze tego, no to nie wiem, jaki będzie pomysł, aby rozgrywać tej hali w Madrycie, gdzie już warunki w ciągu na kortach ziemnych są wyjątkowo szybkie, bo w Madrycie jest i wysokość tam ponad 600 metrów, nawet mecze Realu i wszyscy piłkarze wiedzą, że się gra inaczej na stadionie w Madrycie niż na poziomie, podobnie z Monachium, ale Monachium to jest 300-350, ta różnica nie jest taka duża. My to bardzo odczuwaliśmy, tenisiści, gdy graliśmy, bo piłka inaczej grasz w Monako, inaczej grasz nie na poziomie morza czy w Rzymie. I jeszcze do tego hala, czyli warunki wyjątkowo szybkie, dlatego jeżeli spojrzymy, było tyle setów rozstrzygniętych w tiebreakach, dlatego że te wyniki były bardzo, bardzo ciasne, no ale to, co było zawsze wspaniałe i nawet ja żałuję, że że podjąłem decyzję, która wtedy, aby grać na przykład finały WCT, o których dzisiaj się w ogóle nie mówi, przecież nikt nie mówi, że ja byłem dwukrotnym mistrzem świata, tego w ogóle nigdzie nie ma nigdy. Nawet teraz w jakichś prezentacjach AZS-owskich. To prawda, to WCT, to zniknęło w ogóle. Jakby. Nie, AZS-owski przyjmują mistrz świata taki, a ja później jako tam ćwierćfinalista turniejów i tak dalej, no ale nikt nie powie o... Wojtek też był dwukrotnym mistrzem świata, wicemistrzem w singlu, wicemistrzem tam ATP, prawda, w deblu, McEnroe Fleming nas pokonali w Madison Square Garden, czy tam. To WCT zniknęło. A wtedy to była najbardziej prestiżowa impreza. Dużo bardziej prestiżowa niż te finały ATP. Było marzeniem każdego tenisisty, aby zagrać w Dallas. Aby kiedykolwiek wystąpić w tej Handsome Eight, czyli ta ósemka. Piękna ósemka. Piękna tych eleganckich dżentelmenów, którzy wtedy te gwarancje to były zupełnie, to było 100 tysięcy dolarów w latach 70. późnych jak za występ. Czyli to tak jak milion dzisiaj. Czyli to były zupełnie, ale już tylko tak dodałem pieniądze, bo to nie chodzi o pieniądze, ale to był największy prestiż, aby grać w WCT. I to, że grałem tam 4 razy w singlu, w ósemce, tego nikt nie pamięta. Nigdy to nic nie wspomina. I często się mówi, ktoś tam w FIBA raz był 10 na TP. Ale ile razy ja byłem w tej ósemce, dużo bardziej prestiżowej, o tym się nie mówi. Także zagrałem te finały też ze względu na moich partnerów, bo grałem z Tomem Okerem przez cały rok, zbieraliśmy punkty, wygrywaliśmy i na końcu to nie miałem zagrać w tym finale, a Philippe Chatrier, prezydent federacji, specjalnie tak wybrał te daty razem tam ze swoim zespołem, aby kolidowała z tymi występami. Wszyscy wiedzieli, byliśmy najlepszą parą na świecie z Okerem, więc było jasne. Oker był liderem rankingu ATP, ja byłem drugim, mimo że miałem 2 razy więcej punktów od niego, ale grałem więcej turniejów, bo grałem z innymi też. No i wiadomo było, że zagramy i teraz był ten wybór. Czy grać w Warszawie na kortach Legii przeciwko Francji? Wielkie wydarzenie, wspaniałe. Pewnie bym wygrał 2 single i pewnie wygralibyśmy debla z Nowickim, Stadziem i pewnie wygralibyśmy i pokonalibyśmy Francję. To dzisiaj jestem dumny z tego, że wygraliśmy raz z Niemcami. Wygrałem 2 single i Stadziem wygraliśmy debla. Otarliśmy się o zwycięstwo w Pradze nad Chrebeczem i Kodeszem. Też wygrałem 2 single bez straty seta. Także to są takie, jestem dumny, piękne, no ale decyzja i w końcu byłem tak spięty i zestresowany, że nie grałem aż tak, jak chciałem, no i zajęliśmy 3. miejsce, a przecież wygraliśmy z Okrem innym razem. No i to, a oczywiście tutaj Polacy przegrali z Francją. Także były takie decyzje i ja wspominam z wielką nostalgią i zawsze z wielką dumą, że mogłem grać w reprezentacji Polski. Za moich czasów bardzo żałowałem, ale tenis nie był imprezą, nie był dyscypliną olimpijską. A ja takie dziwne imprezy wygrywałem. Wydaje mi się, że tak coś czuję, że gdyby tenis był w tej olimpiadzie, to ja bym to mógł wygrać.
bo tacy dziwni ludzie wygrywali, jak Massu, jak Rosset. A wcześniej właśnie to ja mogłem być takim czarnym koniem. Ale to zobacz, mówisz o tych decyzjach, może troszkę takich niesprawiedliwych. Wcześniej mówiłeś o tym, że ci wielcy mistrzowie z twojego pokolenia też troszkę ze sobą rywalizowali w taki sposób egoistyczny. A jednocześnie no zawsze myśmy mieli takie poczucie, no Mirek mówił o tym takim francuskim podejściu, to się wiąże z tą romantycznością tego sportu, z tego też, co nam Bogdan Tomaszewski przekazywał. I z tym białym sportem, no to dopiero właściwie w twoim pokoleniu przestało się grać w białych strojach, tak można powiedzieć. Tak? Jeśli się, może się mylę, ale chyba tak. I ja pamiętam, kilka dni temu ty opowiadałeś, no dla mnie to było fascynujące, na spotkaniu w PKL-u o takim meczu, który rozgrywał Torben Ulrich, nie pamiętam z kim. Rickiem van Dylenem. Jak byś mógł o tym opowiedzieć? Bo to jest po prostu, dla mnie to jest kwintesencja czystości sportu, a tenisa zwłaszcza. Cricket Lawn Tennis Club w Bostonie, elegancja, nawierzchnia trawiasta, tuż przed US Open, legendarny turniej, występował tam i Roach, i Laver, i Pancho Gonzalez, wszyscy grali. No i Torben Ulrich, niezwykła postać, warkocz do pasa, gitara. No, tenisista, gitarzysta, malarz. Jego syn założył grupę Metallica. Lars Ulrich, wszystkich młodych ludzi, którzy przypadkowo nas słuchają, że będzie świetne odniesienie. Grając z tym Erikiem, nie ma wtedy jeszcze, nie prowadzono tiebreaków, 6-6, 7-8, 9-9 i przy po 10 Torben podchodzi, podnosi rękę w górę, prosi Erika van Dylena, aby podszedł do siatki i mówi: Erik, I'm so sorry, mówi, ale wiesz co, ty będziesz zwycięzcą tego meczu, ale wydaje mi się, że my już ładniej, pięknie nie możemy grać. Ten mecz stoi na takim poziomie. Ja bym wolał, wiesz, zejść z kortu i mieć to cały czas w głowie, żyć tym. I wiesz co, i jeżeli pozwolisz, to podaję tobie rękę, dziękuję i opuśćmy kort i zostajemy z tym wspomnieniem na zawsze, jak pięknie graliśmy. No. Myślę, że dzisiaj to byłoby możliwe. Kary, niezależnie od tiebreaków. Generalnie, byłby kary. Generalnie, słuchajcie, to jest fantastyczna historia, która mnie się układa też w taką nostalgię za tymi czasami tenisowymi jeszcze sprzed twojego grania. Jest taka piękna książka Handful of Summers, napisana przez tenisistę z RPA, Forbesa, który opowiada właśnie te dawne czasy, dawne turnieje. I wydaje mi się, że dzisiejsi tenisiści mogą troszkę wam tego zazdrościć, chociaż nie wiem, czy oni są tego świadomi. Ty mi kiedyś opowiadałeś o waszych anegdotach, o chowaniu zegarka, o Kera, jakieś tam historie tych facecjach na stazę. Dziś tego nie ma. Jest chłodny sport, wielkie pieniądze, profesjonalizm. Podajemy sobie rękę na korcie, jedziemy dalej. Każdy ma swój sztab, każdy ma swojego menedżera, tylko tym się zajmuje. A taka strona tenisa właśnie, z powodu której ja ten sport tak pokochałem, to znaczy to jest sport trochę inny, o trochę innej kulturze, o inne obiekty, inny nastrój, inny język, to troszkę ginie. Dobra, ale nie marudźmy tak, bo tak to... Nawet, bo to takie te pozytywne różne, ale też takie mniej, na przykład kiedy wydaje się, że już pokonam McEnroe, prowadzę w trzecim secie w Teksasie, w olbrzymiej hali, to była chyba pierwsza czy druga runda i nagle on protestuje, zaczyna mnie wiesz, wyzywać od... Sławna historia. Tak, ja biorę w końcu rakietę, bo już mnie to, i zaczynam... Próbuję go uderzyć rakietą, on ucieka po korcie, ja go gonię z rakietą, chcę go uderzyć. I Bobo Zivojinowicz... To nie była gra, to po prostu... Grałem w debla, wpada na kod, nas rozdziela. W szatni się pobiliśmy, on nas rozdziela. Dwumetrowy Bobo, wielki, Bobo, tak. Najsilniejszy. Te historie, czyli mamy te takie piękne, ale mamy też gwałtowne, kiedy... Ale ludzkie w sumie, ale emocjonalne. A dzisiaj mam wrażenie, że to jest laboratorium, że to jest w ogóle kompletnie bezduszna historia. Ale jak mówię, nie narzekajmy. Słuchaj, nie możemy... Mamy jednak tego i wspaniałego Dżokowicza,
Djokovicia, i Nadala, Federera, i ten Tsitsipas, to jest niesamowita postać, i Team, jak oni pięknie mówią, są dżentelmenami, to też jest wspaniałe. Są, chociaż dla mnie, jeśli chodzi o takie dżentelmeńskie zachowania, to powiedzmy tam Wilander, Redberg są ciągle niedoścignieni. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj by się zdecydował w tak ważnym meczu, jak oni, oddać piłkę meczową. Sklerki, tak, bo coś... Tak, w Roland Garros. Półfinał, tak. Przecież to w ogóle niewiarygodna historia zupełnie. Mają to muszę, żeby Polacy byli też dumni, choć z tego tenisowego, bo wiem, że Jędruś Bachleda i Jędrzej był nominowany do tej nagrody. Nagrody Fair Play UNESCO. Fair Play. Tak. To ja też się na tej liście znalazłem, bo oddałem piłkę meczową Borgowi w hali, gdzie nie ma śladu, i prosiłem Franka Hammonda, bo Björn spojrzał i już ten mówił, Fibak wygrał mecz, GMCTW mecz Fibak, też podniosłem rękę, powtórzę, i przegrałem w tiebreaku w trzecim secie, finał w Kolonii, takie mistrzostwo Europy, także... To chyba nie trochę mniej. Ale to słuchaj, jeśli mogę, Mirek, bo jak padło nazwisko Borg, mnie to zawsze chciałem się o to spytać, o tą słynną historię, może to jest plotka, może to nie jest plotka, jak na początku swojej kariery grałeś z Borgiem na Legii. I on się podobno śpieszył na samolot. To właśnie było dla tej finały WCT, o której mówiliśmy. I mówiło się, że no dobra, dogadali się z Fibakiem, żeby Fibak przegrał, bo dobrze to wpłynie na jego karierę, byleby ten Borg zdążył na samolot. Nie, no, wiadomo, że... A potem... Interpretacja już... No, kibicowska. Gąsiorek, który był trenerem, i Piątek, który był kapitanem, cały czas sugerowali, wręcz prawie wymagali, abym przerwał mecz, nie grał, wiedząc, że wygramy ten punkt, no bo Borg wsiądzie do samolotu i poleci do Dallas, a ten samolot czekał. No i graliśmy w mrzawce. Dla mnie to było mniej korzystne, bo... Przerwać pod deszczu. Deszczu, bo cały czas taka mrzawka była, padało. No i ale ja w związku z moją szacunkiem dla Borga, przyjaźnią i wszystkim razem, tak jak dlatego też oddałem naturalnie od razu tę piłkę meczową, prosiłem o powtórzenie jego serwisu, no to podobnie tu nie chciałem przerwać. I Szwedzi też chyba wtedy mnie zgłosili do tego właśnie, wiedząc o tym. No i przegrałem długi mecz, jakiś długi, jeden set, był chyba 7-9, 3 sety. Borg wygrał, no i poleciał do Dallas. Ale meczu tak szak byśmy nie wygrali, bo nawet gdyby było po dwa, bo ja oczywiście wygrałem z Andersonem, Niedźwiecki czy Rzymalski przegrali z Borgiem, Debla przegraliśmy, więc tak szak byśmy tego meczu nie wygrali, bo ten ostatni punkt by wygrał Anderson pewnie z Rzymalskim. Czy... Wojtku, powiedz to tak na koniec jeszcze, bo tak sobie wspominamy, bardzo nam to dobrze idzie, moglibyśmy wspominać jeszcze z godzinę. Ale niedługo będzie nowy sezon, no mamy jakieś nadzieje, jest Iga Świątek, jest przede wszystkim Hubert Hurkacz, ciągle w deblu twoim ukochanym gra Łukasz Kubot. No jeśli chodzi o Łukasza, tutaj nie ma co dyskutować, on będzie w dalszym ciągu w światowej czołówce, to jest, nie ma co do tego wątpliwości. A powiedz tak, gdybyś był człowiekiem, który decyduje o najbliższym roku w karierze Igi i Huberta, co byś uznał za najważniejsze? Co się musi stać, żeby Hubert w przyszłym roku zagrał w Masters, a Iga była, no powiedzmy, w 20 na świecie? Znaczy, są to niezwykłe postaci. Iga gra taki tenis... tak inny, jakiś energetyczny, jakiś nawiedzony, szalony, ale z drugiej strony ona ma niesamowitą regularność w tych bardzo trudnych uderzeniach. Także przed nią, no, to można powiedzieć dziesiątka światowa, piątka światowa, tylko że za tym musi pójść i taka stabilizacja trochę mentalna, i zdrowie, bo w tym szaleństwie jest metoda, ale są różne też niebezpieczeństwa. Ona może przegrać seta 0-6 i później wygra dwa następne sety 6-1-6-1. Tak jak zrobiła w Paryżu. Tak jak w Paryżu, choćby z tą Japonką. Oglądaliśmy razem, schodziliśmy z kortu i rozmawialiśmy o tym. Także przed Igą są... Ale z drugiej strony jest bardzo też silna konkurencja, bo jest około 10 takich dziewczyn, często Rosjanek, które mieszkają już w Stanach. No, konkurencja jest olbrzymia. I te dziewczyny grają też znakomicie. One też mocno biją i one mają trochę większą regularność od Igi jeszcze. Ale może nie grają aż tak szalonego tenisa jak Iga. Ten ich tenis jest
bo w ogóle tak, kiedyś to wiadomo było, dwie siostry Williams, dwie Belgijki Clijsters NN, do tego Moresmo i Davenport, i ta szóstka przez 10 lat rozgrywała między sobą wszystkie ważne imprezy, tytuły, no i nie można było w ogóle nigdzie tam jakoś. Teraz jest takie zamieszanie, bo te starsze trochę, typu Kerber czy Halep, no grają w kratkę, Kwitowa też w kratkę, jakieś te różne krecze poddawania meczów w czasie Masters, gdzie są takie pieniądze, taka oprawa i no zupełnie niezrozumiałe, że nagle jakaś tenisistka Osaka się nagle wycofuje, mimo że wygrała swój no przedziwne rzeczy się dzieją w czołówce tenisa kobiecego. Także z jednej strony to stwarza szansę, jakąś taką możliwość dla Igi do awansu bardzo wysoko i dla również Magdy Linet, która gra bardzo taki elegancki, spokojny tenis, jak dotąd regularny, głównie przez środek. Ja myślałem, że ona nie potrafi grać precyzyjnie. Kiedyś oglądałem jej trening na kortach AZS-u, bo ona jest poznanianką, przy ulicy Nostkowskiego w Poznaniu. I rozmawiałem z jej trenerem, tym Brytyjczykiem Markiem, i mówię, a czy ona na treningu, widzę, gra blisko linii, gdy trenujecie te różne krosy. A mówię, na meczu nie stosuje. I ona nagle zaczęła grać w meczu z Halep w Paryżu. Byłeś na tym meczu. No, rozegrała genialne spotkanie. I ona też może pukać do 20. Ona też może awansować. Bardzo jej tego życzę. Hubert? Tak jak mówią młodzi ludzie, w pewnym sensie jest geniuszem. No ma niezwykły tenis, bo on jest tak wszechstronny i szybki, i zwrotny. Jak na wysokiego tenisistę, trochę przypomina Janowicza w tym względzie i Safina. Tego nie ma ani Isner, ani Sam Querrey, ani ci inni. No, czyli do tego miękka ręka, bardzo duże wyczucie piłki, przy tych wszystkich półwolejach, dropshotach, lobach. Bardzo miły, sympatyczny, a jednocześnie ambitny, bardzo ostro trenujący młody człowiek. I tak naprawdę wygrał wiele ważnych spotkań, przecież wygrał i z Teamem, i z Tsitsipasem. Czyli wspomniałeś, że on może zagrać Masters. No, że naprawdę jest taka szansa. To jest człowiek, który ma wszystkie argumenty i atuty, aby przebić się bardzo wysoko i regularnie wygrywać z czołówką. Czego mu brakuje? Tak jak gdyby on jest trochę może delikatny i aby użyć takiego słowa niepejoratywnego, taki śpiący, może trochę zagubiony, on powiedzmy, czasami. Cofany, tak. On taki stwarza trochę takie wrażenie, bo tak jak na przykład rozmawiałem, dużo rozmawiałem z Tsitsipasami i mówiłem, że mecz rozpoczyna się w szatni, a nawet przy wejściu na stadion. Gdy byłem odpowiedzialny za karierę Dżokowicza, mówiłem Nowak, spróbuj zredukować wejście od twojej limuzyny do szatni z 50 minut do 12. Nie rozmawiaj z wszystkimi. Spróbuj to tak przejść szybciej, z jednocześnie z szacunkiem, sympatią dla tych ludzi, bo tam 50-60 osób czeka po drodze, wszyscy wiedzą, że on przechodzi. Ale tak, aby oni skomentowali, Dżoko jest tu po to, aby on chce wygrać turniej. Widziałeś, niby miły, ale on jest skoncentrowany. A nie, podobnie z Hubertem. Zaczyna się to przy wejściu na stadion, później w szatni, później przy wejściu na kort, później w rozgrzewce. Bardzo dużo się już rozgrywa, bo przecież tenis jest grą, to wszystko jest mentalne. I Hubert jeszcze nie jest takim graczem do końca. On pięknie uderza, ale on jeszcze nie ma też takiego naturalnego tego, z czym się urodził Connors czy McEnroe w takiej wersji ostrej. Nawet Janowicz. Czy Janowicz. Janowicz na jeden mecz, na turniej, znakomity, wielki, walecznik, taki naprawdę fighter. Janowicz znowu nie miał, no bo może powróci, życzę mu tego, na karierę. Ani zdrowia, ani też takiej siły mentalnej, a jednak tenis, no to jest 20 lat, bo trzeba 10 lat trenować, a co najmniej 10 lat później, a może więcej, grać na najwyższym poziomie. To, co ma Federer, czy Nadal w takiej wersji nie tak ostrej jak McEnroe i Connors, ale oni się z tym urodzili. Oni się urodzili z tym, że wiedzą, jak
dają z siebie wszystko, aby wygrać każdy punkt, każdego gema. Przecież patrzę na wyniki Conorsa, czasami gdzieś tam przeglądam te mamy, albumy. Oto on, taki turniej w Indian Wells, pan wspomniał ze naszych czasów. Gottfried 6-1-6-1, jakiś Van Dylen 6-0-6-2, Stockton 6-2-6-2, Ramirez 6-1-6-2 i później McEnroe 6-2-6-2. No po prostu tak grał Conors. Jeżeli można było wygrać, podobnie McEnroe. Raz mi się udało wygrać z McEnroe, raz mogłem, nie wygrałem przez jego zachowanie, ale inne wyniki, no to 6-2-6-2. Bardzo trudno było gema wygrać z Conorsem czy z McEnroe. Natomiast inni, Hubert właśnie nie ma jeszcze takiej, czy to jest jakaś zaciekłość, czy taka waleczność, taka do, ale właśnie w tej sferze, takim przygotowaniu mentalno, psychiczno. Może mu to z wiekiem przyjdzie jednak. No to zawsze tak mówimy, że, ale oni się, McEnroe już to miał, gdy miał 16-17 lat. Kiedy widziałem go pierwszy raz w Dallas właśnie, bo grał turniej juniorów, ja grałem ten turniej 8 seniorów i patrzyliśmy jak ci młodzi, to on już wtedy, tak jak on grał z tymi juniorami, to kiedy widziałem jak Becker grał turniej juniorów w Monte Carlo, to on już to miał. Zaproponowałem mu wtedy grę w debla. Musiałem dzwonić do prezydenta Federacji Niemieckiej, bo nikt nie znał Beckera. A Tarocz i Ginter mi pytali, czy ojciec jego jest ciężkim milionerem, ile mi płaci. Dlaczego ty z tym grubasem grasz, że on nie ma talentu? Ja mówię, jak to nie? To jest geniusz. Mówię, Tarocz i Ginter, wyjątkowo inteligentni tenisiści. Jak to dziwnie w tym tenisie i bywa, że nie wszyscy od razu można cokolwiek przewidzieć. Iga, wielki talent, wielki potencjał, Hubert też. I wspomnijmy Kamila Majszaka, bo to jest, tak jak Hubert jest takim naszym Marejem, to znowu Majszak jest takim trochę Agassi, starym Dżokowiczem. On gra regularnie, pewnie, może trafiać w każde miejsce w korcie, z każdej pozycji. Natomiast nie ma tego może błysku, nie masz takiej techniki jak Hubert, nie masz takiego czucia piłki, ale Tomek Iwański, który mu pomaga, który za nim stoi, mój bardzo bliski mi Tomek Iwański, prowadzi go znakomicie, dojrzewa, staje się mężczyzną Majszak, bo kiedyś był takim chłopcem, też trochę taka trochę gapa na korcie, nie wiedział, nie chciałem użyć tego słowa gapa przy Hubercie, ale tutaj jakoś mi wyskoczyło. Ale to też może być 30. On może być 25., 7. tenisistą świata, bo gra bardzo regularnie, wszystko potrafi, tylko może to nie jest aż tak spektakularne. No, dziękuję bardzo, Wojtku. No, przeszliśmy od czasów dawnych do dzisiejszych. I z powrotem. Niech ten Łukasz jeszcze będzie dla nich wzorem tego profesjonalizmu. Tak. Z nim rozmawiam regularnie, nawet dzisiaj do mnie napisał, czy jestem w Poznaniu. Także niech ten Łukasz, i wiem, że ma świetny kontakt z Hubertem, niech on będzie dla nich dalej wzorem, bo jest. Łukasz jest w deblu profesjonalistą na tym samym poziomie, jak Nadal, czy Djokovic, czy Federer w singlu. Co jest niezwykłe. No bo ja grałem tak deble na dostawkę i zawsze się oszczędzałem na singla ogólnie. Jeszcze jest jeszcze bardzo ważne z mojego punktu widzenia, że ten debel wrócił jako poważna gra, bo przed moment już się wydawało, że to będzie ginęło. Bogu dzięki nie zginęło. Będziemy mieli sporą radość, jestem tego przekonany, z Łukasza w tym roku. Dziękujemy ci bardzo za... Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy Czytam bardzo. Was. Zawsze rozpoczynam. Nie dlatego cię zaprosiliśmy. Nie, rzepę rozpoczynam od Mirka i od Stefana. Dziękujemy przepraszam, bardzo. Przepraszam naczelnego. Dziękujemy bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. Sportowi panowie dwaj.